A tymczasem rzut karny dla gości. Zobaczymy, jak tutaj to rozwiążą. No i mamy 9 punkt dla Mamy bramkę naszego wychowanka Mikołaja Przybliskiego. Bardzo ładny rzut. Oklaskiwali go przed chwilą w tej świetnej interwencji kibice Ostrowina stojąco. I to już nie po raz pierwszy w tym spotkaniu. To musimy tutaj Państwu zaznaczyć, bo nie widzicie Państwo trybun. Teraz będzie próbował obronić to uderzenie zawodnika Grunwaldu. Poznań, nie zatrzymałem, zawiesiłem głos na chwilę, bo ten rzut właśnie został w tym momencie oddany i bardzo celny, 11. Tak, jeszcze dwa lata temu grali w jednym zespole, wychodzi do niego na 10, 11 metr, pokazuje chłopakom, że tak się walczy. A teraz Patryk Polusz nie był w stanie tutaj interweniować skutecznie, no i mamy bramkę dla Grunwaldu Poznań, ale teraz świetnie zachował się między słupkami bramkarz gości, no i Grunwald wychodzi z kontrą, dwóch do niego dopadło, ale nie dał sobie przerwać tej akcji. I mamy kolejną bramkę dla Grunwaldu Poznań, 26 to już w tym spotkaniu. No Mikołaj daje tutaj sygnał do walki zespołowi z Poznania. No bo spójrzcie Państwo, 57 minuta, 28-26, jeszcze wszystko się tutaj może wydarzyć. No i mamy kolejną bramkę i kto? Właśnie Patryk Przybylski. Mikołaj Przybylski. No właśnie próbował tutaj oddać rzut Michał Bołowas, teraz Patryk Marciniak chciał się przebić, ale to się nie udało, no i rywale przejmują zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz Mikołaj Przybylski pakuje piłkę do bramki, no i mamy remis, 29-29, 8 sekund do końca. Kuba Przybylski próbował jeszcze tutaj rzucać z połowy boiska, ale sędzia przerywa to spotkanie. Dlatego, że trenerzy Ostrowi prosili o czas. Zobacz, kto podchodzi do piłki, drugi z braci Przybylski. Mikołaj bardzo celnie. Bardzo cennie, bardzo skutecznie. No, 3 do 3. Robi się ciekawie. Tarko odbił tę piłkę. Mikołaj Przybylski zaskoczył teraz bardzo ładnym rzutem Mateusza Foterka. Przy 3 do 2 to chyba było po 15 minutach. To sytuacja na boisku, chociaż teraz bardzo ładna, indywidualna akcja Mikołaja Przybylskiego. Musiał oddawać ten rzut Damian Krzywda. Obronił jednak bramkarz Grunwaldu Mikołaj Przybylski. Udana druga połowa w jego wykonaniu. To on jakby ciągnie wózek, jeżeli możemy takiego określenia użyć. Wyciągnął mu piłkę Mikołaj Przybylski. Szybko przenosi się akcja na drugą stronę boiska. Ładnie teraz odegrał. W pierwszej połowie Ostrowia też już prowadziła różnicę 4 bramek. Później Grunwald doszedł. Teraz może być już różnica tylko jednej bramki. By to wszystko było pozytywnie dla drużyny gospodarzy. Mikołaj Przybylski, najjaśniejszy punkt, najpewniejszy punkt drużyny z Poznania. Łatwy do obrony rzut oddał. Świetny kolejny rzut Mikołaja Przybylskiego. Może tutaj dla kibiców z Poznania na szczęście. No i pada ten rzut Mikołaja Przybylskiego. No, przypomnijmy, że to on nie strzelił decydującego karnego, 40 karnego w Legnicy, ale tym razem skutecznie. Dzisiaj podaż kolejny bierze odpowiedzialność na swoje barki i staje naprzeciwko Marcina Młoczyńskiego i po raz drugi jest skuteczny, 5-4. Po raz drugi z rzutu karnego, a to już jego trzecia bramka w spotkaniu, a 6 dla swojej drużyny. I Mikołaj Przybylski, a więc ten najaktywniejszy w Grunwaldzie, zdobywa swoją trzecią bramkę. Głośny dobing tutaj kibiców Grunwald Poznań, jest pełna hala przy ulicy Newtona, zdobywa bramkę Przybylski. Fantastyczna interwencja Filipa Tarko, który dzisiaj jest również jednym z głównych architektów.
stronę bramkę, numer 13 w tym spotkaniu. Fantastycznie, fantastycznym rzutem daje 16 bramkę. My wstrzymaliśmy oddech, wstrzymali oddech również kibice. Taka cisza gromowa, no, teraz będzie miał na to szansę prawoskrzydłowy, nie? Złapałby piłki w tempo Matyjasik, ale sfaulował za to Mikołaja Przybylskiego. 8 bramek trwających to zbytkach na jego koncie przed tym spotkaniem. Teraz mamy stratę drużyny Krótkowa i atomowe przyspieszenie Przybylskiego. I równie atomowy rzut, który zakończył się bramką numer 16 dla Grunwaldu Poznań. Świadkami zobaczmy teraz Mikołaj Przybylski. Mikołaj Przybylski naprzeciwko niego Balcerek i pokonany bramkarz Oni Pogrodków. Mikołaj Przybylski to też jest postać nietuzinkowa, postać wyróżniająca się w tym sezonie, o tym może za chwilę. Zobaczmy, jest Przybylski. Jeszcze chwilę będą rozgrywać zawodnicy wojskowych, no to będzie odwiedzona gra pasywna, ale nic takiego nie mamy. Mieliśmy za to celną dobitkę. Będzie po stronie Grunwaldu, no muszą rzucać, bo wiemy już sędziowie sygnalizują grę pasywną. Przybylski, no i zrobił to, co do niego należało, umieścił piłkę w siatce. Na tym co na boisku, a tam wynik 10-6, prowadzenie Grunwaldu Poznań i kolejna akcja tego zespołu. Mikołaj Przybylski z jeszcze jedną bramką w tym spotkaniu. Tuż zdołał co prawda oddać rzut na bramkę przeciwników, ale nic więcej z tego nie wyszło. Czerwiński, no to musi być faul i to musi być rzut karny. Tak więc nie ma tutaj złej krwi. No, zobaczmy, czy będzie bramka dla Grunwaldu. Mikołaj Przybylski z bramką numer 4 w tym spotkaniu. Jak na razie dwa karne, dwa wykorzystane. Co będzie z trzecim? I kolejny wykorzystany rzut karny. Piąta bramka Mikołaja Przybylskiego, 17 Grunwaldu. Grunwald powinien zmienić taktykę. Powinni zawsze faulować już właśnie z linii 7 metra, tak żeby wszystkie akcje Olimpii to były rzuty karne. Przypomnijmy, że ten zawodnik liczy aż 2 metry i 4 centymetry wzrostu, a więc tutaj ta przewaga w warunkach fizycznych